Kochani, króciutka informacja. Przed nami trzeci mecz. Nasze kaczki tam się przygotowują w tej chwili do swojego meczyku numer 3. Przypominamy, że w pierwszym meczu wygraliśmy 3 albo 4-1. Drugi zremisowaliśmy 0-0. Piękne spotkanie, słuchajcie, z ekipą z Krzanowa. Oczywiście zaglądamy, co tam w górach. Natomiast za kilka chwil, kochani, bateria daje nam informację, że jest kłopot, przestanie nam żyć. Ala, nie upilnowaliśmy tego momentu. A przed nami, kochani, Yellow Bolesławiec, APN Sportowiec Modlniczka. Drużyna z Krakowa. Słuchajcie, kochani, w związku z tym, że nie mamy miejsca, inaczej, nie miejsca, za kilka chwil wyłączy nam się kamera, to ten mecz nagramy dla Was, kochani, nagramy dla Was telefonem. Ale relacja będzie pełna. Także pozdrawiam cieplutko i do zobaczyska w naszym trzecim spotkaniu. Także słuchajcie, kochani, mamy meczyk w tej chwili z koleżanki iPhone'a. Myślę, że jakościowo nic nie będzie gorzej. A meczyk naprawdę dobry, bo ekipa z Krakowa, zaraz sami zobaczycie, gra świetną piłę. Zresztą poziom jest tu bardzo fajny. Pracy, odbierz piłę! Rożny! Słuchajcie, Bronowianka Kraków, wszystko wiemy, klub to spuścizna po Bronowiance Kraków, także no, firma z ogromną tradycją, kochani, przed Wami na pewno świetny mecz. Super Artek. Świetnie. Dziękuję.
Szukam rotacja. Na niego. Na niego. Jedną blagą trzeba zostawić. Huberta, Berciek, jesteś z tej strony, Huberta tamto. Szybciutko, Maciek, chodź, wracaj tutaj. Chodź, Maciuś, na tą stronę, lewą za Huberta i bardziej z tyłu gra. Ręki, nie było ręki. Nie było ręki, jak to przyjął? Dostał, panie sędzio, Wariusz, zapraszam. Nagrywa mecz. Panie sędzio, no czemu to klatką odbił? Nie, ręką tutaj. No w życiu! No ty właśnie zrobiłeś, w tym momencie zrobiłeś. Dobra, spokojnie. Puszczala. Maciuś, gdzie ty jesteś, kochany? Masz iść z tyłu, nie z przodu. Nie ma ruchu! Dobra. Walka. Teraz. Tak. Dlaczego nie wprowadzasz? Czemu nie szybciej? Super. Brawo, Antek! Thank you.
zostawiaj zawodnika. Zostawiaj zawodnika, pan. Belek, idź grać, idź grać, idź grać. Ktoś nie nadaje się, to są foto. Dobrze,
drogę ładną, daj! Tak jest. To skok. Brawo, przez piłę, przez piłkę. No przez piłkę się uderzyli, panie sędzio. Ja rozumiem pan, ale potem zapraszam do oglądania meczu, no rejestruję. To są trzy dziwne decyzje, bardzo. Ale ja naprawdę, ja nie jestem, nie, cichutko, proszę. Nie, pan robi robotę, spokojnie, dzieci się bawią, gramy dalej. Nic się nie dzieje, pan gra dalej. Ale niech pan gra spokojnie, nic się nie dzieje, słuchajcie, absolutnie. Może wydawać się kilka decyzji dziwnych, natomiast mówię, no pan sędzia tutaj, chcemy gorąco wierzyć, że jakby tutaj nie wiem, czy jakby przerastają zawody, czy nie, ale fajny, bardzo dobry mecz. Oczywiście nic tutaj nie drużynie z Krakowa nie pomniejszamy, natomiast no, co najmniej kilka dziwnych decyzji tutaj widzieliśmy. Troszkę ciężko nam się z tymi jakby decyzjami mimo wszystko pogodzić. Brawo, brawo, Dej! Udział, walcz, walcz! Macie aut! Macie aut! Daj się sobie! Czemu ty przegrywasz 3-0 i piłę wybijasz? Daj im grać, gramy się chyba czasem, kurczu, jedziemy, dawaj, chodźcie.
Kaciu, Kaciu, chodź! I go. Słuchajcie kochani, powiem szczerze, że nie wiem co powiedzieć, także cię pozdrawiamy serdecznie. Chłopcy jedli przed sekundką obiad, powiedzmy, że jedli to słabo powiedziane, właśnie powiem wam, tego jedzenia było tyle ile było. Entuzjazm, zabawa ogromna, natomiast no tu trzeba było wyjść i mimo wszystko zrobić koncentrację. Wyglądaliśmy tak, jakbyśmy się przejedli w tym obiadku, a tak naprawdę nie dojedliśmy, ale skutek jest taki sam. I w jednym i w drugim przypadku nie ma prądu. Natomiast jak się zje za duży obiad w trakcie turnieju, czasami taki mecz zadyszki wpada. Miejmy nadzieję, że to jest, słuchajcie, tylko jeden mecz, bo pojawiły się łzy i frustracja. Kaczki nie często przegrywają, a już na pewno nie takim wymiarem. Natomiast gratulacje chłopaki. Bardzo dobrze zagraliście. Subskrybować kanał. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję bardzo. Pewnie, że pan jesteście super bardzo. Ja was dokładnie pamiętam. No i wiem, że Hutnik to jest teraz ekipa Krakowa, ta wasza mniszka. Także ja wiem. To jest Bronowianka teraz, tak. A ty byłeś wtedy z Hutnikiem Kraków. Dokładnie. Powodzenia. Trzymajcie się chłopaki. Kanał. Zagraliście bardzo fajne zawody. Natomiast kochani, jakby mówię, nie pomniejsza wygranej ekipy z Krakowa, natomiast kilka dziwnych decyzji, które wprowadziły troszkę nerwowości. Myślę, że wtedy ten mecz się rozjechał, tam jakieś niestrzelone karne, coś tam. Pudeł w trakcie meczu do toalety, słuchajcie, to też no, pokazało o poziomie koncentracji, słuchajcie, jak się do meczu przygotował. Także myślę, że tyle. I dziękuję za uwagę. Liczymy, że w kolejnych meczach będzie lepiej. Do zobaczenia.